Mam tutaj Mazda LX7, która jest chyba najlepszym driftowozem w tej grze. Jeśli chodzi o wygląd, w ogóle skojarzenia z driftem i tak dalej. No najfajniej wygląda, fajne opcje tuningowe. Od razu jak ją kupujemy, to jest poszerzona i stworzona do driftu właściwie. Ale coś mi w niej nie pasuje. Jest trochę trudna do tego driftu, takie mam wrażenie. I warto by było kupić inny jakiś driftowóz. Nie wiem, czy starczy mi hajsu. Mam nadzieję, że tak. Kupiłem sobie Dodge'a Charger'a do driftu jakiś czas temu i powiem wam, że jest jeszcze gorszy. I tak myślałem teraz, żeby zainwestować może w Nissana 370Z albo jakąś inną japońszczyznę, albo nawet amerykańca jakiegoś kupić, byle nie był to Dodge Viper czy SRT Viper, dlatego że jak to Viper do drift? Widzieliście kiedyś driftującego Vipera? No w tej grze można oczywiście tak zrobić, żeby ten Viper był driftujący. Mazda MX-7 udało mi się osiągnąć nie maksymalny wynik, ale no wymagany wynik, żeby wszystko sobie pozaliczać, tak? Bo tutaj mamy aktywności, wchodzimy sobie w drift i zobaczcie, że wszystko mam na poziomie normalnym i trudnym pozaliczane. Nie było to łatwe zadanie, bo na poziomie trudnym naprawdę trzeba mieć dużo lepszy samochód, żeby to pozaliczać na, no tak po prostu bez stresu. Natomiast moja Mazda ma 156 punktów. I dzisiaj sobie mykniemy do warsztatu, do salonu samochodowego. Mam tam niecałe 300 tysięcy dolców. Myślę, że powinno starczyć na jakiegoś driftowoza. No i zobaczymy tutaj właśnie te statystyki początkowe, bo one zdaje się, że dużo mówią o tym, jak samochód będzie się tuningował. Oh shit, odblokowałem właśnie nową kategorię z serii Hypercar. Zobaczmy, co tam jest dostępne. No pewnie jest Regera. Nie byłem tutaj jeszcze, dawno tu nie byłem w sumie. Ej, nie chcę jej testować. Jest Regera, jest jeszcze parę innych samochodów, pewnie. Tego dostajemy w nagrodę. Oj, tutaj naprawdę bardzo dużo trzeba się napracować, aby dostać LaFerrari w nagrodę. Natomiast już można kupić sobie Regerę. Trzeba mieć na nią uzbierane tylko milion więcej niż ja mam. Także dużo. Natomiast można kupić sobie pewnie jakiś tam najtańszy samochód. Prawie już na niego sobie bym mógł nazbierać. Pagani Zonda F jest nawet. Wow, fajnie. Tutaj mamy Jaguara. A, jest parę samochodów. Może bym sobie Aventadora właśnie sprawił, albo Pagani Zondę. Przepraszam, Pagani Huayra. Zastanawiam się, który z tych Hyper. No ale to na razie Hyperki sobie zostawimy. Niech sobie tutaj stoją, a my idziemy do driftowozów. No i właśnie, jeśli chodzi o driftowozy, to myślałem sobie nawet o Murcielago Lamborghini. Dlatego, że bardzo lubię ten model z wyglądu, tylko że Murcielago standardowo ma napęd na 4 koła i oczywiście pewnie do driftu byłoby przystosowane tak, żeby mieć napęd na tył. I pewnie kiedyś sobie ten samochód kupię, ale nie teraz. Muszę się przyzwyczaić do tego, że ta gra jest mocno arcade'owa i no, można sobie zrobić różne rzeczy z tych wszystkich samochodów. Na początku jednak chciałbym sobie zrobić jakieś takie, taką kolekcję samochodów, no bardziej stylizowaną, powiedzmy, pod drift. I wybrałem sobie Dodge Chargera. Opcji tuningowych miał bardzo mało. Ja nie wiem, tych samochodów jakoś tutaj nawet nie można obniżyć, a nie wyobrażam sobie mieć wysoko zawieszonego samochodu driftowego. Jak widzicie, te samochody driftowe są w fajnych cenach. I tak, zobaczmy sobie. Mazdę mam 156 punktów, więc pewnie mam dobre części, aby zrobić sobie na przykład 370Z. To jest bardzo fajny samochód. Zobaczcie, już jest mega obniżony. Także myślę, że. Ale zobaczcie. Zobaczcie na tę statystykę. Sterowność łatwa i wymagająca. Wszystkie te samochody mają sterowność wymagającą z tego, co widzę. I wszystkie podej. O, czekaj, tutaj był jakiś wóz. Ten niby jest mało wymagający do driftu, a to ciekawe. A czy mniej niż pozostałe samochody? No i tutaj mamy ciekawą akcję, bo zobaczcie, RUV jest do driftu mało wymagający, czyli jest łatwy do opanowania. To jest bardzo ciekawe. Można by go przetestować i sprawdzić. Rzeczywiście jest taki. On się bardzo wyróżnia na tle wszystkich innych samochodów, bo zobaczcie, że ta statystyka znacznie różni się. Tak jak tutaj mamy tą kropkę skrajnie po prawej stronie, tak przy okazji tego rufa mamy skrajnie po. No tak w środku, nie skrajnie, ale po prostu po środku mamy tą kreskę. Tym bardziej jest to ciekawe, że ten samochód ma umieszczony silnik z tyłu.
I nie wyobrażam sobie, jak będziemy mogli driftować takim samochodem. W każdym razie Mazda RX-7 jest bardzo mocno zarzucająca, strasznie mi się ciężko nią driftuje, ciężko mi ją wyczuć, nawet po jakimś tam ulepszeniu. Oczywiście z każdym ulepszeniem jest coraz lepiej, ale i tak chciałbym przetestować sobie jakiś inny samochód. Testowałem wcześniej Dodge'a Charger'a i on prowadził się troszeczkę inaczej, także zastanawia mnie to, jak inne samochody będą się spisywać w tym wypadku. Kupujemy sobie, akurat mnie stać, niestety nie wiem, czy uda się zrobić jakiś tuning wizualny. To jest po prostu Porsche Cayman S, tylko że to jest taka jakby odpowiednik marki Porsche w Stanach chyba, zdaje się. I mamy rufa. Nie? Także spoko wygląda. No dobra, przesadziłem z tym spoko, po prostu jakoś tam wygląda. Nie wygląda najlepiej, ale najważniejsza i najbardziej interesująca nas jest właśnie ta statystyka. Chodźmy zatem do chaty i zobaczmy, co uda się z nim zrobić, bo może okaże się, że da się go fajnie przetuningować. Ty, ziomeczku, na razie stąd robisz wypad, bo ja potrzebuję miejsca na mój nowy samochód. I musimy sobie przetuningować tego rufa, zrobić z nim porządek. Zobaczmy sobie najpierw części ozdobne, czyli możemy sobie wymienić maskę. Tak, na jakąś tam, mam nadzieję, że nie, Jezus Maria, serio? Kupię jedną część wizualną i już nie będę miał prawie kasy. Zajebiście. Zajebiście, no. No ale przynajmniej mam fajny samochód. Dobra. Zderzak. Oh shit, tutaj nam się sporo zmienia, jak widać. Także bardzo fajnie, będziemy mogli sobie dostosować całkiem przyjemnie ten samochód z wyglądu. Maska standardowa jest ok. Szkoda, że taka droga, ale no taka jaka jest, to nam chyba mi będzie zadowalać. Dajmy sobie to, o fajnie wygląda nawet, podoba mi się, tak inaczej trochę. Błotniki. Prawdę mówiąc, myślałem, że uda się ten samochód jakoś poszerzyć. Nie da się. Niektóre samochody rzeczywiście da się poszerzyć. I są delikatnie szersze, jak na przykład to właśnie Mazda RX-7. Dało się ją poszerzyć, ona w standardzie już była taka szeroka i w zasadzie tymi częściami dało ją się nawet zwężyć, jakby ktoś chciał. O, dajmy sobie takie felgi, powiedzmy. Jakieś tam driftowe, driftowy kolor. Nie wiem, jaki tam sobie wybierzemy. Jakieś malowanko do tego. Coś tam wykombinuję zaraz. Dajmy sobie takie fioletowe, dajmy duży cal. Cyk, kupujemy. Jeszcze trochę kasy mi zostało. Możemy kolor zacisków, możemy lusterka boczne wymienić na jakieś takie dziwne. 800, no dobra, niech będzie. Osłony, o tutaj znaczna zmiana, podoba mi się. Niedrogie, fajnie, też mi się podoba. Możemy mieć inny wlot tutaj, ale standardowy jest spoko. Spoiler możemy sobie dać inny. Trzeba przyznać, że całkiem ogromne są te spoilery, ale w przypadku tego samochodu niespecjalnie podoba mi się ten tył, wiecie? I chciałbym, żeby był jakoś zalepiony jakimś spoilerem, więc dajmy sobie jakiś tam... Ale czekajcie, można sobie oddalić trochę... No właśnie. O, właśnie o to mi chodziło. A, więc tak, można sobie obejrzeć ten samochód w całości, na tym mi zależy. Taki spoiler, o Boże, nie. Taki spoiler. No ten już lepiej, tylko byśmy musieli do niego jakieś malowanie dobrać. Ten jest nie. Ten też nie. Ja to zawsze mam problem. Ej, ten nie jest taki zły. Tylko nie podoba mi się, że czarne. Czarne takie. Zbyt czarne. Czarne za czarne, no. Dobra. Ten za krótki. Dobra. Weź ty wybierać spoilery do tych samochodów. W ogóle rów nie jest jakiś tam super piękny. Nie podoba mi się zbytnio. Dobra. Niech będzie to. Po ile to? O, shit! Co to te CCC kredyty? A, to nie. To nie kupujemy spoilera. Kiedy indziej się kupi. O, shit! Co to? Co to było? Masakra. Masakra! O, shit! Ej, ten jest, to jest spoko. Niech sobie to będzie. Hops. No i tyle chyba. Tutaj jeszcze kolory wnętrza, ale kto by tam do środka zaglądał? Zwłaszcza jak nie mamy kasy. Więc wzór przydałby się jeszcze. No, hajsu nam na pewno nie starczy na ten wzór. Na żaden wzór. Więc no, dajmy sobie na razie z tym spokój. Mamy ładny żółty kolor i przy tym zostaniemy.
Teraz tak, wychodzimy sobie z garażu tym samochodem, pyk. I tak, ponieważ tutaj nie mamy nic porobione w tym aucie, a moja maździocha... Boże, co mi się tutaj dzieje? Moja maździocha porobiona jest, weźmy sobie tak, wyciągnijmy z niej części i włóżmy do tego kajmana. Będę mówił kajman, bo tak mi jest wygodniej. Każdy wie, o co biega, nie? What the fuck, co tu się stało? Wybieraj tę część. Okej, i cyk. Bierzemy jakieś tam gorsze. Boże, co tu się dzieje z tą grą w tym miejscu? Jakaś dziwna akcja. Chyba coś od tej chaty laguje. I co, mówicie, że kajman jest taki super dobry do driftu? Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze raz, wejdziemy w tą maździochę. Musiałem kawałek odjechać, bo w tamtym miejscu przy garażu coś się strasznie lagowało, nie wiem czemu. Ale już jest dobrze, jak widzicie, wszystko działa perfekcyjnie. Wyciągamy te najlepsze części i próbujemy wsadzić do kajmana. Jaki to da rezultat? Zaraz zobaczymy. Pyk. Cyk. 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 Będziemy mieli porobioną furę jak trzeba. No nie jakiś tam badziew. Już bardzo fajnie. I zobaczcie, sterowność nam idzie w... O, w dupę. Teraz nam trochę się spieprzyła sterowność. To znacznie. To źle. A jakbyśmy dali... To ciekawe, że na standardowych oponach mamy lepszą sterowność niż na jakichś tam ulepszonych. Ale okej, no dobra. Im lepsze części, tym chyba lepiej. No i sprawdźmy teraz, czy ten kajman jest dużo fajniejszy do driftu. Żeby to sobie sprawdzić, to musimy wejść znowu w aktywności i sobie tam odpalić jakiś driftik. Ja wezmę sobie taki jakiś, weźmy sobie na poziomie może trudnym i weźmy hutę, zaraz nie, port weźmy sobie, tu jest sporo miejsca, weźmy sobie poziom trudny, teleport i zobaczmy, jak mi pójdzie kajmanem. Totalnie nie driftowałem tym samochodem, więc podejrzewam, że będzie masakra, ale może nie będzie tak źle. Także mamy co? Mamy maździochę, która 100 razy lepiej wygląda od tego kajmana, ale może ten kajman spodoba mi się w momencie, kiedy zacznę nim driftować. Ja tak czasami mam, że jakiś samochód mi się nie podoba, ale w momencie, kiedy robię nim fajne rzeczy, to od razu zaczyna mi się podobać. Nie wiem, czy też tak macie. Także okej, okay, testujmy, zobaczmy. Nie wiem, co będzie. 59 tysięcy punktów. Myślę, że... Co tu mi tutaj gadają? O shit, człowieku. Dobra, cała sztuczka w driftowaniu polega na tym, aby dokładnie niczym nie dotykać. Nic nie dotykać, nie wolno nic. Dupą, nawet to co się rozwali, też nie możemy tego dotykać dupą, bo inaczej skasuje nam się drogocenny mnożnik, na który tak ciężko pracujemy. I ten mnożnik nabija nam się na dole i dopóki nie będziemy mieli wysokiego tego mnożnika, to z tych punktów będziemy mieli gówno. I musimy nabić jak największy mnożnik i z tym mnożnikiem dalej sobie driftować, dopóki, nie wiem, nie skończą nam się opony, albo w tym wypadku czas. Tak. Drifty tym samochodem, może dla porównania zaraz pojedziemy sobie Mazdą i pokażę wam, jaka jest różnica. Ten samochód zdaje się driftować całkiem normalnie przy Mazdzie. Oczywiście całkiem normalnie jak na The Crew, bo w The Crew moim zdaniem driftowanie jest skopane. I to na maksa, bo ciężko wyczuć te samochody przez to, że one tak nierealistycznie się prowadzą. I oczywiście to jest gra arcade'owa. Ale mówię tutaj o takim nierealistycznym prowadzeniu na takim poziomie, że ciężko zrozumieć, jak ten samochód w ogóle funkcjonuje podczas tego driftu. Tak? Ja tutaj polecam wam, jeśli sobie już driftujecie, grać sobie na tej kamerze z bliska, z tyłu, bo da się lepiej wyczuć mimo wszystko samochód. Powtórzymy sobie tę trasę jeszcze raz tym autem. I tak, właśnie a propos tego zrozumienia samochodu podczas driftu w tej grze. Grałem sobie długi czas w 5M, czyli modyfikację multiplayer do GTA 5 i tam niekiedy naprawdę te samochody bardzo fajnie się nimi jeździło, driftowało i tak dalej. Tutaj
Ja totalnie nie wiem, o co chodzi. Puszczam gaz, samochód dalej leci bokiem, jak jakaś ryba puszczona po bardzo śliskiej powierzchni. I nie da się jakby tego zbytnio kontrolować, nie? I to oznacza wtedy, że samochód tak przesterowaliśmy, nie? I tutaj bardzo często się to zdarza w przypadku Mazdy RX-7. Po prostu jak jedziemy za szybko i próbujemy obrać bardzo duży kąt, to samochód nie wykręca nam się tak, jak się powinien wykręcać w każdej innej grze wyścigowej, tylko zaczyna lecieć na bandę, na zewnętrzną, jakbyśmy właśnie rzucili tą nieszczęsną rybą po, nie wiem, tam śliskiej podłodze w dopiero co umytym supermarkecie, czy gdzie tam sobie wyobrażacie. No bo nie da się tego w żaden sposób kontrolować. Jest to strasznie drażniące. W The Crew w drifcie chodzi o to, żeby jak najczęściej machać tą dupą i mieć przy tym jak najwyższą prędkość. Im większą prędkość mamy, im częściej machamy dupą na lewo i na prawo, tym lepiej. I tam widzicie, w momencie kiedy macie combo, jest taki na górze pasek i w momencie kiedy mamy naprawdę duże combo, to pojawia się taki biały pasek, który oznacza, jak dobre mamy combo, czyli ile punktów po tym, po skończeniu tego combo będziemy mieli, czy wypełnimy ten pasek, tak? Teraz widzicie, że ten biały pasek się tam pojawia, taki mrygający obok żółtego i nie udało mi się zdobyć wymaganej do zaliczenia ilości punktów. Czyli to oznacza, że czegoś tu w Caymanie brakowało. No właśnie, samochód, sterowność ma łatwą, ale wygląda na to, że nie jest to najlepszy driftowóz ze względu właśnie na to, że ma łatwą sterowność. Powinien mieć trudną sterowność, żeby być fajnym driftowozem. No dobrze, żeby nie być gołosłownym, wyciągniemy te dobre części z tego samochodu, wsadzimy sobie je z powrotem do Mazdy i zobaczycie, jak sytuacja ma się w Mazdzie. I to jest bardzo ciekawe i przy okazji fajne, bo wygląda na to, że każdy samochód w The Crew 2 prowadzi się inaczej, a także inaczej driftuje, co jest spoko moim zdaniem. Możemy sobie znaleźć taki samochód, który rzeczywiście będzie nam w jakiś tam sposób odpowiadał, spełniał nasze oczekiwania lub był lepszy od konkurencji. Może nie powinienem mówić tutaj samochód, tylko pojazd, no bo przecież mamy i samoloty, i łodzie jeszcze dodatkowo. Okej. No i wchodzimy sobie z powrotem w aktywności, wchodzimy sobie w drift, wchodzimy sobie w port w Los Angeles, mamy wybrany tryb trudny. Pokażę wam teraz, jak to wygląda w przypadku Mazdy. Nieszczęście pokazał się Cayman, ale już możemy sobie wybrać Maździochę. No i zobaczcie, Maździocha w porównaniu do Caymana, nie? W ogóle nieba a ziemia. Samochód wygląda obłędnie, nieziemsko i fantastycznie. I w dodatku rzuca nim zajebiście mocno. Tak, ja mogę jechać tutaj po prostej drodze i cały czas rzucać dupą, gdzie w Caymanie było to ciężkie do osiągnięcia. No dobrze. Także próbujmy. I 59 tysięcy punktów, ja wam powiem tak, lekko. Ale zobaczcie, widzicie, tutaj pierwszy raz zarzuciłem dupą i już... I co się dzieje? I samochód poleciał na bandę, na pierwszym zakręcie dopiero, nie? Oczywiście, o, i teraz to samo, tak? Puściłem gaz, puściłem w ogóle wszystko, zacząłem hamować, a samochód i tak leciał na bandę, zamiast próbować się jakkolwiek zatrzymywać. Nie rozumiem tego totalnie. Spróbujmy jeszcze raz. Irytujące to jest bardzo, ciężko to wyczuć. Oczywiście, jeśli ogarniemy zasady tej gry w poruszaniu się samochodem driftowym, to wtedy damy radę wykręcać dobre wyniki, nie? Tylko właśnie chodzi o to, że tak przesiadając się z jakiejkolwiek innej gry, czy to wyścigowej, czy nawet z GTA, okazuje się, że totalnie nie czaisz, na jakiej zasadzie działają samochody, bo w tamtych innych grach, nawet jakbym porównał GTA do Forzy, co jest bardzo dziwnym porównaniem, ale powiem wam tak, mniej więcej tam samochody z GTA zachowują się podobnie do Forzy. Ja jestem pewien, że to ma więcej wspólnego z driftowaniem niż w tej grze. Naprawdę driftuje się tu dziwnie.
Nie wiem, czy też macie takie odczucia. Jak dla mnie to jest bardzo, bardzo dziwne. No, oczywiście po dłuższym tam graniu można się przyzwyczaić, tak jak mówiłem, ogarnąć zasady, jakie panują w tej grze i dajemy radę wtedy w miarę te kombosy cisnąć takie, jakie chcemy i punktów nabijać tyle, ile chcemy. Tylko, że to nie jest driftowanie. No, to nie jest driftowanie, które ja lubię w grach, które sprawia, że mam uśmiech na twarzy. Tylko to jest takie driftowanie typu nabijamy dużo punktów i pchamy fabułę dalej w grze, zdobywamy jakieś części i mamy kasę na to, żeby kupić inne samochody. A to nie jest driftowanie typu wbijam sobie, nabijam tu miliony punktów i jest fantastycznie, nie? To jest takie właśnie driftowanie bardziej, żeby przejść grę, a nie żeby czerpać z tego jakąś tam satysfakcję, tak? Oczywiście możemy sobie tutaj nabić te punkty. No zobaczcie, cały czas macham tą dupą w jedną i w drugą stronę. Może gdy będę miał tą maździochę szybszą, to będę mógł ogarnąć jakiś flow na całą traskę, ale obecnie ciężko mi się zmieścić w ładnym ślizgu na całym zakręcie. I podejrzewam, że nawet osiągnąłem swój jakiś tam rekord na tej trasie teraz, gadając tak do was. Nie wiem czemu. Nie uważam, żeby ten drift był piękny, ale na razie wygląda na to, że maździocha jest najlepsza w moim garażu do nabijania punktów driftowych. Jakkolwiek to wygląda, no. Wybraliśmy jakieś tam części. Możemy sobie je włożyć. Kupiłem Caymana. No właśnie też nie wiem, ale chyba nie ma opcji sprzedaży samochodów. Można je co najwyżej dodać do ulubionych. Albo nie dodawać. Albo nim jeździć. Szkoda trochę, bo na przykład tak jak miałem The Crew 1, to po iluś tam latach grania miałem tych samochodów w telefonie, bo tam się wybierało z telefonu te samochody, bardzo dużo. I po jakimś czasie ciężko było mi znaleźć furę, którą chcę pojeździć. Tak? Tylko musiałem szukać w tej liście właśnie i grzebać wśród tych samochodów. No oczywiście możemy sobie dodać tutaj do ulubionych jakiś tam pojazd na szybko, czyli samolot, tak? Możemy sobie wrócić do ulubionego samochodu lądowego i to będzie chyba moja wyścigówka. Nie, Cayman mi się zrobił ulubionym, shit. Dajemy sobie tu ulubiony jakiś normalny samochód, nie wiem, weźmy sobie BMW M2. Tak? Teraz jak zmienię to, powinien się zrobić M2, o! No i to driftowanie jest dla mnie naprawdę, jak na obecną chwilę, mało przyjemne, delikatnie mówiąc. Musicie zdać mi relację w komentarzach, jak wy to widzicie. No, jak dla mnie... co tu dużo gadać. Jest lipa. Jest lipa. Tak? Ale przynajmniej jeździ się... Ogólnie fajnie się jeździ samochodami, tylko to driftowanie mnie dobija po prostu. No, nie wiem, jak się do tego ustosunkować. No, jest to totalnie nieprzyjemne, wyrwane, nie wiem, z kontekstu. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.